Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak zamontować gniazdo wpuszczane w blat. Mamy do wyboru gniazda do samodzielnego montażu oraz gniazdo gotowe do podłączenia już z wtyczką. Co będziemy potrzebować? Potrzebujemy gniazdo wpuszczane w blat, wyrzynarkę, którą wytniemy otwór w naszym blacie, krętarkę, którą nawiercimy otwory, do których będziemy mogli umieścić nożyk od wyrzynarki oraz miarę składaną drewnianą, aby obmierzyć długość i szerokość puszki od gniazda. Ponieważ nie mam doświadczenia w wycinaniu otworów w tak grubym blacie, poprosiłam o pomoc stolarza. Od czego zaczniemy? Najpierw musimy dokładnie zmierzyć puszkę od naszego gniazda. Następnie musimy odrysować jej kontury na naszym blacie, zachowując zapas 5 mm. Ponieważ dzięki zapasowi kilku milimetrów nasza puszka od gniazda łagodnie wejdzie w otwór. Kolejną rzeczą jest nawiercenie 4 otworów, tak jak robi to nasz stolarz. Następnie za pomocą wyrzynarki musimy wyciąć otwór w naszym blacie. W wyciętym otworze w naszym blacie umieszczamy puszkę montażową naszego gniazda. Następnie dokręcamy śruby, aby gniazdo było stabilne. I na końcu nakładamy i dokręcamy dokładnie nasze gniazdo. Teraz sprawdzimy, czy nasze gniazdo jest stabilne i czy wszystko działa. Ponadto nasze gniazda wpuszczane w blat mają wiele zalet. Główną zaletą, którą widać na pierwszy rzut oka, jest to, że gdy gniazdo jest zamknięte, zaoszczędzimy sporo przestrzeni na naszym blacie. Dodatkowo dostępne są w 4 konfiguracjach. Pierwsza z nich to 3 gniazda sieciowe na 230 V. Druga z 2 gniazdami sieciowymi, z 2 internetowymi oraz 1 portem USB. Kolejna z 3 portami USB i z 2 sieciowymi na 230 V. Oraz z 2 sieciowymi na 230, multimedialnymi audio jack oraz mikrofonowy plus 1 port na USB. Wszystkie gniazda dostępne są w naszym sklepie internetowym, link macie tutaj. Oczywiście wszystkie narzędzia, które użyliśmy do montażu, również są dostępne, linki znajdziecie w opisie tego filmu. Akcja. Teraz zaczynamy rżnięcie. Potrzebujemy blat. Rysujemy sobie co? Obrysujemy sobie na blacie. Jak widzicie, nie jestem zbyt przypakowana, ponieważ moje dłonie są zbyt delikatne na tak chamską robotę. Oglądajcie nasz kanał.